Mamy tutaj, aby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeśli spodobał się Wam film. Witamy Was bardzo serdecznie, tutaj Dawid i... Viola, cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Tak, po dłuższej przerwie. Mamy dla Was dzisiaj coś bardzo specjalnego, ponieważ natrafiliśmy na to zupełnym przypadkiem. A jest to legenda o śpiących rycerzach. Tak naprawdę jest to motyw z koszulki, którą nabyliśmy w pewnej sieciówce. Bardzo nam się spodobał ten pomysł. I postanowiliśmy wcielić go w życie, opowiadając właśnie tą legendę. Bo ja... W zasadzie dzieląc się z wami tą legendą, dlatego... Tak, piękna, piękna legenda, której ja osobiście nie znałam. A ty? Nie, ja zupełnie nie. Okej, dobra, no to może zaczniemy, a później jeszcze podsumujemy to wszystko. Dokładnie. Okej. Legenda o śpiących rycerzach. W jednej z góralskich chat pod Giewontem mieszkał Jaśko. Rezolutny chłopiec. Razu pewnego zawędrował do chaty starego gazdy, który pykając z fajki opowiedział chłopcu starą legendę o skarbie, który spoczywa głęboko pod Giewontem i czeka na znalazcę. Jaśkowi nie trzeba było więcej, żeby pobudzić jego żądną przygód naturę. Na głowę włożył kapelusz, za pazuchę wsunął pajdę chleba i już gotów był ruszać na poszukiwania. Cały dzień wędrując, dotarł w końcu pod szczyt. Zmęczony wspinaczką, przysiadł na kamieniu. Dziwny dźwięk, jakby dzwonienie stali, dotarł do jego uszu. Rozejrzawszy się, dostrzegł wąską szczelinę, z której odgłosy dobiegały. Idąc za dźwiękiem, znalazł się w ogromnej pieczarze. Tam w równych szeregach spali rycerze. Tysiące ich musiało być. Jeden z nich poruszył się, brzękając orężem. Jaśko odskoczył i spojrzał na zbrojnego. Rycerz podniósł przyłbicę, przetarł zaspane oczy i zapytał chłopca. Czy nadszedł już nasz czas? Nie, nie, na pewno jeszcze nie, szeptał przestraszony młodzieniec. Zbrojny, poprawiając mocowanie ciężkiego miecza u pasa, zwrócił twarz do rozmówcy i rzekł. To bardzo dobrze. Śpimy tu od wieków najdzielniejsi wojowie epoki. Gdy nadejdzie czas, gdy przyjdzie godzina próby, powstaniemy, by bronić tych gór. One dały nam schronienie. Tymczasem nie budź moich braci. Pozwól nam dalej odpoczywać, aż nadejdzie nasza godzina. Chłopcze! Rycerz wskazał okutą w metalu dłonią na młodego górala. Tu pod Giewontem trafiłeś na najcenniejszy skarb. Strzeżemy wolności. Pamiętaj, nic cenniejszego nie może posiadać człowiek. To powiedziawszy, osłonił oczy przyłbicą i zasnął. Wydaje mi się, że jest to chyba nieco krótsza wersja tej historii. Tak. Bo już gdzieś zrobiliśmy mały research i już była legenda o śpiących rycerzach. Tak, to chyba było właśnie skrócone, dedykowane na koszulkę, bo pewnie całość by się nie zmieściła. No, dokładnie. Ale bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten pomysł, że właśnie nie jakieś zagraniczne legendy, tylko nasze polskie zostały umieszczone na tych koszulkach w sumie w dwóch językach, polskim i angielskim, bo jest ta historia jest zamieszczona. I mi się bardzo osobiście podoba ten pomysł rozpowszechniania naszych polskich legend, bo uważam, że mamy je bardzo piękne. A właśnie nie doceniamy tego, co mamy tak naprawdę. Zachwycamy się jakimiś zagranicznymi opowieściami o królu Arturze na przykład, a sami mamy, jak pokazuje właśnie ta historia i nie tylko, myślę, że wiele z tych, które już zamieściliśmy na naszym kanale, mamy bardzo, bardzo fajne
fajną historię, jeżeli chodzi o legendy Bardzo dobre dziedzictwo kulturowe, chciałaś powiedzieć zapewne. Tak, to też, ale bogate. Chciałam przyklasnąć właśnie tej Marce za tą ideę. Naprawdę świetna idea. Nie wiem, czy to jest w sumie pierwsza ta linia ich ubrań z naszymi polskimi legendami. Mieli też Wiedźmina, który też... No, Wiedźmin jest ogólnie znany na całym świecie. Tak, ale też Wiedźmin pochodzi z Polski. Są to polskie historie spisane przez... napisane przez Andrzeja Sapkowskiego, czyli dokładnie. Polaka. Przez Polaka właśnie, przez Andrzeja Sapkowskiego. Okej, dobra. No to jak widzicie na obrazkach, jest to koszulka, którą można nabyć w sklepie X. Na razie nie możemy powiedzieć, chociaż zapewne się domyślacie. Mamy nadzieję, że nie poprzestaną tylko na tej jednej legendzie. Dlatego pozostaje nam tylko czekać i obserwować dalszy rozwój tych linii o legendach. Dokładnie. A tak, jeszcze od nas prośba, jeżeli macie jakieś fajne legendy z waszego miasta, z waszych okolic i chcielibyście, żeby zostały one poruszone na naszym kanale, to dajcie znać w komentarzu tytuł legendy albo o czym mniej więcej jest legenda. My sobie odszukamy, to znajdziemy, bo to, że w górach jest mnóstwo fascynujących legend, to nie jest żadna tajemnica, ale no, w każdym rejonie praktycznie jest na pewno coś takiego, co na pewno wy znacie, a niekoniecznie dociera to do dalszych regionów Polski. Także jeżeli chcielibyście się podzielić albo zabawnymi, albo właśnie jakimiś mądrościami ludowymi, to zachęcamy do pisania komentarzy. Powiem wam również, że możecie się z nami skontaktować poprzez media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie. Ostatnio również założyliśmy bloga, takiego można powiedzieć opowiadającego historię zza kulis. Dlatego te wszystkie adresy zostaną zawarte w opisie filmu, więc na pewno będziecie mieć w czym wybierać. My się z wami żegnamy. Taka reaktywacja bai na dobranoc poprzez docenienie, można powiedzieć, marki koszulek. Tak, fajne idei. A co mamy dla was w następnym filmiku? Musimy wam zdać naszą relację z Krakowa. No, dokładnie, już po prostu zapraszam do obejrzenia na Instagramie. Mamy taką fajną rolkę ze zdjęć, które zrobiliśmy właśnie w Krakowie. A pełna wersja, mam nadzieję, że powstanie na dniach, dlatego... Mamy co opowiadać. No, dużo się działo. Naprawdę dużo się działo przez te kilka dni, dlatego trzymajcie za nas kciuki, żeby to wyszło jak najlepiej, bo naprawdę wspaniałe miejsce. I nie chciałbym tego za przeproszeniem spieprzyć, więc to chyba wszystko, więc Biela, masz coś jeszcze może do dodania? Tylko tyle, że obiecaliśmy wam zwiedzanie Wielkopolski, natomiast udało nam się właściwie w tym okresie letnim odwiedzić tylko Kraków ze względu na to, że
parę takich osobistych tematów Wyszło musieliśmy niestety. pozamykać i to się akurat toczyło praktycznie przez całe lato. Także mamy nadzieję, że gdzieś tam może jeszcze wrzesień, października będzie ładnie, to coś nam się uda z tych miejsc wspaniałych w Tak, Wielkopolsce odwiedzić. W takim okresie niewakacyjnym, że tak powiem. Właśnie w okresie. No, dobrze powiedziałem, nie niewakacyjnym. wakacyjnym, chociaż wrzesień się robi wakacyjny, bo. No, ale to chodzi bardziej o ten, o powrót do szkoły i tak dalej. Tak. Dlatego, okej, jeśli to już wszystko, no to się z wami żegnamy. To była baja na dobranoc. Ja jeszcze raz przypomnę, że subskrybując nasz kanał, tak naprawdę dajesz nam do zrozumienia, że żebyśmy dalej tworzyli legendy, no i żebyśmy chronili tę je przed historię przed zapomnieniem. zapomnieniem. Dzięki bardzo za wysłuchanie i dobranoc. Słodkich snów. Thank you.